Włącz czynnik podpierwiastek. Z liczby 4 pierwiastki piątego stopnia z 2. Aby liczbę 4 włożyć podpierwiastek piątego stopnia, należy ją podnieść właśnie do potęgi piątej. Podpierwiastkiem piątego stopnia znajdzie się 4 do potęgi piątej oraz 2, która już tutaj była. Dostaniemy. Nadal pierwiastek piątego stopnia. 4 do potęgi piątej daje nam 1024 i mnożymy to przez 2. Wynik końcowy to jest pierwiastek piątego stopnia z liczby 2048.